zobaczyć bardzo dużo rzeczy ciekawych. Zwierzęta, maszyny. Ludzi bardzo dużo, chyba więcej niż w tamtym roku. Wiele jest ciekawych rzeczy, od wielu lat tu się przyjeżdża, także no sprawa fajna i atmosfera też, dużo nowości. Mamy bardzo dużo wystawców, zarówno jeżeli chodzi o poszczególne grupy zwierząt, ale też wystawców prezentujących swoje maszyny, urządzenia. Wszystkie stoiska mamy zajęte, nawet musieliśmy niejako ścieśniać, dorabiać te stoiska. Staramy się, że jak najbardziej wypaść okazale. Może to i nieźle wyszło. Bardzo fajnie, to chyba jedna z największych targów tutaj w regionie ogólnie na tym. Dziewiąta wystawa zwierząt hodowlanych i dni z doradztwem rolniczym rozpoczęła się wczoraj. To wydarzenie, które powstało wokół zwierząt i dalej jest kontynuowane. Wydarzenie poświęcone prezentacji w Borowi najlepszych spośród najlepszych zwierząt, swoich oczywiście, w swoich grupach, w swoich gatunkach zwierząt hodowlanych, ale oczywiście no, przez te lata to wydarzenie rozrosło się i obejmuje dzisiaj nie tylko prezentację zwierząt hodowlanych, mamy bardzo liczną, szeroką reprezentację wszelkiego rodzaju maszyn, urządzeń, wszystkiego tego, wszystko to, co jest potrzebne dla rolników, nie tylko dla rolników, bo naprawdę wszyscy mieszkańcy obszarów wiejskich, mieszkańcy miast znajdą na pewno coś tutaj dla siebie. No to już dron typowo rolniczy. Jeżeli chodzi o system do oprysku, jest to pojemność 30 litrów. Można go zamienić na system siewu, który również posiada 30 kg. Akumulator, no to wystarczy on na 12 minut lotu, 10 minut ładowania i może ruszać dalej. Jeżeli chodzi o pole, które może zostać opryskane, no to jest 16 hektarów w skali godziny. Więc już naprawdę przyzwoicie, jeżeli chodzi o to. Wiadomo, że nowsze wersje no to też bardziej skuteczne, ale w zupełności wystarcza, jeżeli chodzi o rolnictwo w Polsce. Drony w rolnictwie przede wszystkim pomogą nam ocenić, jak przebiega wegetacja na założonym areale, przez możliwość poszukiwania zwierząt, które uciekły, ale też nie tylko. To są drony do oprysków, które dzięki precyzji zastosowania całego systemu, czyli połączenia dronów multispektralnych z dronami do oprysków, pozwalają na zmniejszenie ilości wykorzystywanej chemii w rolnictwie. Takie jest założenie i chcielibyśmy do tego dążyć, bo to jest przyszłość według mnie. Natomiast drony w rolnictwie też pozwalają nam bardzo precyzyjnie określić, jakie szkody zrobiły zwierzęta dzikie, na przykład na naszych uprawach. Pozwalają nam pilnować obejść, pozwalają nam kontrolować, prosta rzecz, ogrodzenia. Duże pastwisko, po to, żeby zwierzęta nie uciekały, trzeba by było na przykład wjechać w jakieś trudno dostępne tereny. Dron pozwala tam zajrzeć bardzo szybko, bardzo sprawnie. No wygoda, przyszłość rolnictwa naszego. W przyszłości może nie ten 20-30 hektarowy, natomiast ten 50 zwyż, to jak najbardziej to jest opłacalne. Tym bardziej, że to jest azot, choroby, czyli w bardzo szybkim tempie może zareagować na problemy na polu. Fajnie, jest naprawdę bardzo dużo ludzi, więc no się nie spodziewaliśmy się, że tak będzie. I można naprawdę zobaczyć bardzo dużo rzeczy ciekawych, zwierzęta, maszyny. A wszystko to trzeba. A co trzeba? No my akurat wylewki do gnojowicy szukamy z mężem.
także węże, które są potrzebne teraz właśnie, żeby dopłaty dostać, tak? Większe. I ludzi bardzo dużo, chyba więcej niż w tamtym roku. Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, bo ja się czym innym zajmuję, no nie? Ja chowam pasówkę. No ale z tego co widać, to jest fantastyczna sprawa. Przynajmniej byłby czas zająć się żoną, a nie krową. A jak się panu podoba na targach w Przepietowie tutaj? Co ciekawego pan zobaczył? No wiele jest ciekawych rzeczy. Od wielu lat tu się przyjeżdża, także no... Sprawa fajna i atmosfera też, dużo nowości. No, przede wszystkim trzeba mieć dużo pieniędzy. Zwierzęta generalnie pochodzą z województwa podlaskiego. Mamy około 120 sztuk bydła mlecznego, około 50 sztuk bydła mięsnego, około 40 koni. Praktycznie wszystkie boksy, wszystkie stoiska są wypełnione, do tego owce, kozy. No i bardzo liczna reprezentacja królików. 10. Krajowa Wystawa Królików Rasowych. Cieszy nas to bardzo, że są dzisiaj z nami. To jest Krajowa Wystawa Królików Rasowych, 10. jubileuszowa, na które staramy się, że jak najbardziej wypaść okazale. Może to i nieźle wyszło, bo tłum ludzi odwiedza nas, chwalą, klepią po ramionach, że jest fajnie, bo troszkę się zmienił zarząd i myśleliśmy, że to się może nam nie udać, ale poradziliśmy. Króliki można zobaczyć od Litwy zaczynając, jest wystawczyni jedna, jeden kolega ze Słowacji wystawia i praktycznie z całej Polski. Króliki od małych karzełków do dużych belgów, olbrzymów. Także repertuar jest duży i kolorystycznie też dużo. Wczoraj odbyły się oceny przez wybrane komisje oceniające zwierzęta. Wybrano czempiony, super czempiony. No, przez ostatni rok trochę zainwestowaliśmy tutaj właśnie w otoczeniu agroareny. Pobudowaliśmy nową wiatę do przetrzymywania krów mlecznych. Zmodernizowaliśmy pozostałe budynki. No i mam nadzieję, że to, co tutaj poczyniliśmy, podoba się i wystawcom, i gościom, którzy nas odwiedzają, bo trochę tego tutaj, trochę tych zmian jest. Ona służy nie tylko dla bydła mlecznego, no ale generalnie jest dedykowana krowom i jałowicom. To jest nowy obiekt, postawiony w miejsce starych, kilkudziesięcioletnich wiat. To, co zostało, tak jak mówiłem, zostało zmodernizowane, dostosowane do przetrzymywania koni i bydła mięsnego. No i oczywiście dość dużo utwardzeń, jak Państwo widzicie, tutaj są nowe polbruki. To wszystko właśnie udało nam się zrobić przez jesień, zimę tego roku. Mamy bardzo dużo wystawców, zarówno jeżeli chodzi o poszczególne grupy zwierząt, ale też wystawców prezentujących swoje maszyny, urządzenia. Wszystkie stoiska mamy zajęte, nawet musieliśmy niejako ścieśniać, dorabiać te stoiska, bo troszkę nam brakowało. Także naprawdę wystawcy nam dopisali w tym roku.